Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym w poradni Iwen, a dzisiaj temat związany z zimnem. Są takie kobiety, bo to rzadko dotyczy mężczyzn, są takie kobiety, które kiedy wszystkim jest ciepło, to im jest zimno. Kiedy wszyscy siedzą w miarę w jakimś tam komforcie termicznym, to one by najchętniej podkręciły ogrzewanie. Kiedy ludzie siedzą w krótkich rękawkach, to czasami nawet kurtkę założą. To może oznaczać kilka rzeczy. Do tej pory na pewno wielokrotnie słyszałyście, bo to akurat teraz to dotyczy bardziej kobiet, że masz Hashimoto, masz problem z tarczycą. Ale powiem Wam tak, zróbmy sobie taki odcinek, który będzie dla kobiet i dla mężczyzn jednocześnie. Dlaczego może Ci być zimno? Po pierwsze, dlatego, że Twoja tarczyca nie pracuje odpowiednio dobrze. Ona spowolniła pracę. Konwersja hormonów tarczycy jest niewłaściwa. I nie lekarstwem jest poprawienie konwersji hormonów tarczycy, tylko przywrócenie równowagi w całym organizmie, bo z jakiegoś powodu ta konwersja właśnie spowolniła. Może być tak, że faktycznie, no Hashimoto, tak? Ale samo w sobie Hashimoto nie przyczynia się do tego. To nie problemem z Hashimoto. Tylko stan zapalny. A jak jest stan zapalny, to no, teoretycznie powinno być gorąco, tak? Bo jest stan zapalny. Ale jak jest stan zapalny, to organizm nieprawidłowo działa. Najczęściej nieprawidłowo działają mitochondria. A mitochondria to oddychalnie komórkowe. Zresztą nagrałam jeden film również na temat działania mitochondriów. I teraz jeśli chodzi o mitochondria, to musimy dostarczyć właściwe składniki odżywcze, żeby one dobrze pracowały. To jest m.in. tłuszcz, cholesterol, białko. Zauważcie, że kiedy zjecie sobie na przykład na obiad taki posiłek, bogaty w białko, jakąś kolonkę, to jak się ciepło robi, że aż się człowiek rozebrać musi, nie? A jak jesteśmy na diecie dąbrowskiej albo na takiej diecie roślinnej, to po prostu potwornie nam jest zimno. I to też oznacza, że prawdopodobnie, jeżeli jest Ci zimno, to stosujesz niewłaściwą dietę w danym momencie swojego życia. I albo ona jest niskokaloryczna, albo ona ma za dużo ograniczeń, albo się bierzesz za post Dąbrowskiej w zimie, kiedy organizm naturalnie będzie dążył do tego, żeby jeść posiłki bardziej treściwe, bardziej tłuste. No może być jeszcze taka przyczyna, że mylisz dla organizmu pory roku. Czyli zimą jest zimno, więc Twój organizm domaga się zimna. Bo jak jest zimno, to on się naturalnie rozgrzewa. I teraz, jeżeli na zewnątrz jest zimno, a Ty pijesz ciepłe napoje, ciepłą herbatę, ciepłą zupę, dodatkowo tylko i wyłącznie ciepłe prysznice, 3 kołdry, ubrana w piżamę po prostu po kurek i do tego pomieszczenia, w których jest ogrzewanie na maksa otwarte, ogrzewana kierownica w samochodzie, ogrzewany fotel w samochodzie i temperatura ustawiona na 23 stopnie, to jak Twój organizm ma się bronić przed zimnem. Jeżeli ciepło, które go otacza, tak, wskakujesz do jacuzzi, wskakujesz do sauny, pijesz ciepłą herbatę, co się wtedy dzieje? Rozszerzają się naczynia krwionośne i Twój organizm naturalnie oddaje ciepło z tego organizmu. Więc zupa ciepła, czy ciepła herbata, która Cię powinny ogrzać, one Cię ogrzeją w pierwszej chwili, a później Twój organizm się zacznie wychładzać. Jeżeli siedzisz w pomieszczeniu, w którym jest ogrzewanie i je jeszcze bardziej podkręcasz, to będzie Ci coraz zimniej. To jest tak, jak kiedy wchodzisz do jacuzzi i w pierwszym momencie myślisz, ale tu jest super, jak tu jest ciepło. Siedzisz 15 minut, robi się coraz chłodniej, jeszcze chłodniej, jeszcze i jeszcze. Wyjdź sobie teraz z tego jacuzzi i zobacz, jak Ci będzie zimno w pomieszczeniu, na przykład na basenie, nie? A jak wyjdziesz z zimnego basenu i chodzisz po tym pomieszczeniu, to myślisz, ale cieplutko, o Jezu, jak ciepło, jak super, nie? A w jacuzzi, o Boże, jak gorąco. I właśnie to jest to. I zupełnie odwrotnie powinniśmy działać. Czyli w lecie, jak jest gorąco, powinniśmy pić gorące napoje, jeść ciepłą zupę, żeby rozszerzać naczynia krwionośne i się wychładzać. Używać klimatyzacji sporadycznie, no wtedy, kiedy już musisz pracować w tym biurze i nie da się wytrzymać, czy w samochodzie, żeby nie dostać jakiegoś udaru cieplnego. Natomiast w zimie generalnie to powinno być chłodno. Na przykład my mamy w Iwen taką, tak sobie robimy, że jak siedzimy w biurach, to otwieramy okna. I tak, dopóki okna były zamknięte, bo ogrzewanie to było nam chłodno, ale jak żeśmy sobie otworzyli okna i zrobiliśmy sobie jeszcze zimniej, to pobudziliśmy organizm do wytwarzania ciepła.
Wiecie, to jest bardzo ważny element dla prawidłowej pracy naszej przysadki mózgowej, która jest takim sterownikiem hormonów w całym organizmie. Badania pokazują, że osoby, które się eksponują na zimno, tu Was zresztą zapraszam do mojej playlisty Morsowanie uziemianie. Badania pokazują, że osoby, które wchodzą do zimnej wody, do lodowatej wody, do mega lodowatej wody, 0 stopni do 10, po treningu szybciej się regenerują, szybciej się naprawiają. Osoby, które mają stan zapalny i sobie jakby tak pach, to ułożą tego stanu zapalnego, tak krótkotrwale, nie mówię tutaj, że siedzieć pół godziny w tej wodzie, to ten organizm się na tyle mobilizuje, że wręcz zaczyna walczyć ze stanem zapalnym. No i kolejne badania pokazują, że wchodzenie do takiej lodowatej wody powoduje, że nasza przysadka mózgowa wysyła intensywniej sygnały do organów, żeby zaczęły intensywniej pracować. Czyli nasza tarczyca po prostu przyspiesza pod wpływem ekspozycji na zimno. Oczywiście mówię to w zimie, tak? Bo tak jak powiedziałam, w lecie, jeżeli w lecie pijesz zimne napoje, lodowate, jesz lody, ja wiem, że w lecie to one najbardziej smakują, bo mamy pozorne schłodzenie się, ale jeśli chodzi o schłodzenie się, to najlepiej by było po prostu się kąpać w jeziorze. I wtedy to nie jest na zasadzie schłodzenie się, że sobie wypiliśmy zimny napój z lodem, tylko po prostu siedzisz tak długo w tym jeziorze i oddajesz ciepło z tego organizmu. To jest zupełnie coś innego, tak? I dużo, dużo nawadniania. Natomiast mówię tutaj o ekspozycji na zimno w zimie, która jest dla naszej gospodarki hormonalnej zbawieniem. No i teraz mamy te dwie rzeczy, ale jest jeszcze to, co powiedziałam, termogeneza poposiłkowa. W zimie posiłki powinny być bardziej treściwe, bardziej tłuste, w lecie bardziej węglowodanowe i bardziej warzywne, żeby się wychładzać. No i kolejna kwestia, mitochondria. O nie trzeba zadbać, jak nie zadbamy o mitochondria, to nie będą produkowały ciepła w naszym organizmie. A kochani, więcej na temat diety i stylu życia właśnie poprawiającego całość, bo do nas trzeba zawsze podejść holistycznie, nie ma czegoś takiego, że o tarczyca, no to teraz bach, taki suplement, już będę zdrowa, tak to nie działa. Holistycznie, całościowo, czyli styl życia, dieta, suplementacja, głowa to też jest bardzo ważny aspekt. O tym wszystkim będę mówić podczas wykładu Hashimoto i insulinoporność. Dieta i styl życia. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.